wzgórza Redeco. www.redeco.pl. Młodzi wrocławianie pojechali pod Warszawę z mocnym postanowieniem wywalczenia podium. Medale były o krok, ale do Wrocławia nie udało się przywieźć nawet jednego krążka. Mieliśmy w spale czwórkę reprezentantów Polonii Wrocław, dwóch chłopaków w kategorii do lat 14 i dwie dziewczyny w tej samej kategorii. Liczyliśmy no, przynajmniej na jeden medal, niestety skończyło się bez medalu. Było bardzo blisko, bo w kategorii chłopców zarówno Szymon Gumulasz, jak i Kacper Grela przed ostatnią rundą mieli szanse medalowe. No niestety obaj przegrali ostatnie pojedynki i jeden zakończył zmagania na miejscu czwartym, drugi na pozycji dziewiątej. Wspomnianej młodzieży warto się jednak przyglądać, bo za kilka lat to oni powinni stanowić o sile wrocławskich seniorskich szachów. Są utalentowani, rozwijają szybko swoje umiejętności. Rosną nam następcy tych naszych mistrzów, Joli Zawadzkiej, Mateusza Bartla czy Darka Świercza. Tej utalentowanej młodzieży jest w Polonii rzeczywiście sporo i warto śledzić ich postępy, ich wyniki, bo z pewnością są to zawodnicy, którzy w przyszłości przejmą tą palmę pierwszeństwa. Zanim do boju przystąpiła młodzież, wielki sprawdzian mieli nasi seniorzy. Panie w Mistrzostwach Polski spisały się bardzo udanie. Najlepiej wypadła Jolanta Zawadzka, która zakończyła start w Warszawie na drugim miejscu. W klubie na pewno radość, chociaż sama zawodniczka przyznała, że lekki niedosyt pozostał, ponieważ liczyła na złoty medal. No, ustąpiła jedynie miejsca broniącej tytułu Monice Soćko, z którą też przegrała bezpośredni pojedynek, więc no, chyba taki wynik uczciwy na koniec. Natomiast no, na pewno jesteśmy zadowoleni w ogóle ze startu dziewczyn, bo Jola Zawadzka srebrny medal, Iweta Rajlich czwarte miejsce tuż za podium. Młoda Ania Iwanow też zebrała sporo cennych doświadczeń, także na pewno to będzie procentowało na przyszłość. Natomiast słabiej zdecydowanie wypadli panowie, bo żaden z naszych reprezentantów tym razem nie złapał się nawet w czołowej dziesiątce. Teraz szachistów Polonii czeka krótki okres bezstartowy. Najbliższa ważna impreza w maju, przed nami inauguracja drużynowej Ekstraligi. Polonia ma się bić o złoto mistrzostw kraju. Centrum Wzgórza Redeco. www.redeco.pl